Witam. Dzisiaj wyszedłem sobie właśnie teraz troszeczkę na moje śniadanie sobie zjeść tutaj w naturze, także pokażę wam, co można teraz wiosną jeść. No troszeczkę się rozpadało niestety, no ale coś trzeba zjeść, dlatego zaczynamy od młodych liści porzeczki, które są. Mamy je tutaj. Tak to wygląda. Są liście porzeczki czarnej, ogólnie czerwonej. Te są jadalne, tylko zawsze jak coś jecie prosto z natury, możecie sobie umyć, ja nigdy nie myję. Ale można jeść na surowo, tylko patrzcie, żebyście jakichś biednych robaczków nie zjedli. Także liście porzeczki są jadalne. To mają taki kwaskowaty smak, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mamy od razu kolejną naszą jadalną rzecz, to jest koniczyna. Liście koniczyny można również jeść. Niektóre rośliny mogą się powtarzać. Ponieważ będę je powtarzał, ponieważ są dostępne i przykładowo wczesną wiosną, latem. Tego powtórzę. Tutaj mamy kolejną roślinę od razu. Kwawnik. Listki kwawnika również jadalne. Wziąłem sobie nawet wodę. No i od razu, jak już tak siedzimy, to mamy zaraz i kolejną roślinę. Także widzicie, można się najeść praktycznie nawet nie wychodząc z miejsca. Gdzieś sobie przysypniemy na łące i można od razu jeść. Z kwiatami patrzcie zawsze, żeby czegoś nie zjeść, bo tam przeważnie lubią siedzieć takie małe różne muszki. Szkoda by je było zjeść. Są pożyteczne, niech sobie idą mieszkać w inny kwiat. Łodyga również. Nie, nie jestem królikiem. Od razu mamy przy okazji liść. Również jadalny. Dobra. Idziemy poszukać dalej czegoś. Tutaj mamy kolejną roślinkę, jeszcze bardzo malutką, ale już zaczyna rozkwitać, jak tutaj popatrzycie. To jest gwiazdnica. Idealna. Też można jeść. Bardzo fajna, pożyteczna roślinka. Z łodygami, ze wszystkim można jeść mialutko. Kolejnym te fiołki, fiołek polny, również jadalny kwiat, można jeść. Tutaj mamy od razu kolejnego kandydata. Popatrzcie tutaj dobrze na tą roślinkę. Ona jest podobna do jasnoty fioletowej, ale obydwie są jadalne. To jest bluszczyk kurdybanek, również jest jadalny. Tak przy okazji fiołka, którego przed chwilką zjadłem, bardzo fajny, aromatyczny smak posiada. Te też jadalne. Ten ma bardzo taki ziołowy smak. Mocno aromatyczny, naprawdę. To jest naprawdę aromat mocny. Tutaj mamy kolejnego. Babka. To jest akurat ta szerokolistna. Na takie większe, ale tak do jedzenia polecam wam brać te mniejsze. Tam nie ma jeszcze takich właśnie, tu są takie nitki w tym. Także to nie opiera się tak przykładowo przy jedzeniu wtedy. Także jedząc na takie roślinki z takiej łąki dostaniecie tyle aromatów, naprawdę takich aromatów jeszcze nigdy nie jedliście, powiem wam szczerze. Sami zobaczycie, jakie dziwne smaki różne w naturze są. Kolejną rzeczą. Pokrzywa. Jak rwiemy wierzchołki jadalne, od razu można jeść. Tylko rwiemy je tak, łapiemy za te zewnętrzne liście. Jakby nie było. Żeby się nie poparzyć. Co dalej z tym? Zerwało mi się z łodygami. Teraz te liście składamy je sobie tak razem. I gnieciemy. Po prostu, żeby się nie poparzyć.
wtedy te wszystkie te takie łoszki, które tam są parzące, one się łamią i już stają się niegroźne. Także tak to można sobie zwinąć nawet ich taką kulkę i tak. I można sobie śmialutko jeść. Pokrzywa zawsze ma taki charakterystyczny smak, taki lekko grzybowaty, że tak powiem. Ale ogólnie dobra. Co tu jeszcze mamy? O, liście brzozy. To jest, jak gdyby można powiedzieć, nasz kurczak pieczony. Czego kurczak? Bo można go sobie o tak obgryzać jak kurczaka. Byśmy mieli udko kurczaka. Także tak można sobie brzozy jeść. Dobra, pójdziemy jeszcze dalej coś poszukać. Tutaj mamy lipę. Młode listki. Też są jadalne. Można sobie śmiało jeść. Również ciekawy, aromatyczny smak, jakby nie było. Tutaj mamy babkę, tą wąskolistną, również jadalna, jakby nie było. Też polecam te młodsze egzemplarze do jedzenia. Tutaj mamy od razu jasnotę fioletową. Tak to wygląda. Również jest jadalna. Sorry, jasnoty nie będę jadł, bo mi zepsuje smak. Ona ma taki grzybowy smak, strasznie na pieczarki. Jak ktoś mu to smakuje, to można jeść. Tasznik. Również jadalne, wierzchołki kwiatów można jeść na surowo. To jest ta roślina z tymi serduszkami, jak gdyby. Tylko w ciąży nie wolno. Szukam tych serduszek, żeby wam pokazać. O, tu są. Te listki, takie jak gdyby serduszka siłoniewistnie, to są na nasiona te takie. Potem go rozpoznacie. Tutaj mamy przywrotnik, również roślinka jadalna, tak kwitnie takimi żółtymi kwiatkami, że można sobie również liście z tego jeść bez problemu. Jest również jadalny. Tutaj mamy jasnotę białą, wygląda jak pokrzywa, taka większa już. I tutaj widzicie, już się rozwirają białe kwiatki, również jadalne, ale znowu nie będę jadł, bo smakuje na grzyby. Tutaj mamy niezapominajki, jakby nie było, ale tych uwaga z nimi, bo one w pewnym zastosowaniu są lekko toksyczne na wątrobę, czyli tylko małe ilości i ewentualnie tylko do dekoracji, sałat i tak dalej, nie przesadzamy z tym. Kolejną rośliną jadalną jest łopian, ale tutaj z niego są jadalne łodygi i korzenie, ale nie będę psuł, bo mam go mało. To są te takie właśnie roślina, która te takie kulki wytwarza, które się w dzieciństwie nimi rzucało. One się wszędzie nas szczepiały, nie wiem, czy pamiętacie, takie kuleczki są. Później to ciężko z ubrań, z włosów strasznie wyciągnąć. To jest właśnie łopian. Tutaj mamy liść maliny. Też jest jadalny, jakby nie było. Pada coraz mocniej, pogoda super. Tutaj mamy przytulinę czepną, jakby nie było. Tylko jej się ogólnie używa do takich smoothie i tak dalej, można miksować. Nie wolno jeść tego, jak ona już się tak klei do palców, czyli młode listki tylko i wyłącznie. Bo jak się klei do tych palców, to może nam się już gdzieś przykleić właśnie do przełyku i tak dalej, dlatego nie polecam takich, tylko młode listki. Tutaj od razu mamy fiołka. Pogoda super. Fiołek. To jest ten trójkolorowy. Również są te kwiatki jadalne z niego. Bardzo fajne, aromatyczne takie są. Kolejnym tutaj mamy jest podgarycznik. No tego to już raczej chyba znacie. Robiłem wcześniej film o nim. Tego też można jeść. Ale akurat nie zjem, bo tak go deszcz go schlapał, że leży tutaj pełno jakichś rzeczy na nim niestety. O, tutaj jest. Listek można wziąć.
Podgarycznik ogólnie do kwitnienia, ale jeżeli przykładowo się go zerwie, on odbija na nowo wtedy w tych miejscach. Także ogólnie mamy cały rok dostępne młode listki. Bo po kwitnieniu on staje się taki gorzkawy już. Co jeszcze? Jeszcze można jeść stokrotki. Nie chcę mi się teraz iść już po nie, bo już jestem cały mokry. Film z poświęceniem dzisiaj, ale przy okazji, bo jeszcze danie trzeba było zjeść. Stokrotki również jadalne. Liście agrestu, jeżeli mamy młode listki agrestu, również są jadalne. Ogórecznik również jest jadalny. Jeżeli macie liście z niego, kwiaty, można również jeść. Wiązówka błotna. Teraz tutaj jej nie umiem na szybko znaleźć. Musiałbym całkiem gdzieś tam na dół iść. Tam ona pewnie rośnie, bo ona lubi takie moczary. Także listki są z tego również jadalne. Ale zrobimy ją w późniejszym czasie, w lato, bo w lato one będą większe. Ona rośnie później coraz większa, bo ona rośnie do metra nawet ponad. Także myślę, że chyba wszystko mam, co chciałem zrobić na dzisiaj. Aha, liście poziomki jeszcze również są jadalne. To mi jeszcze umknęło. Miałem poziomki chyba... O, są nawet. Liście poziomki. To jest ta dzika odmiana. Strasznie podobne do truskawki, także również są jadalne. A, mięta jeszcze też jest jadalna. Tutaj mamy miętę. Listki mięty. Tamtego rośnie więcej, jak widzicie w tle. Cały krzak. Tego tutaj mamy miętę. Mięta to jest moja ulubiona roślinka. Strasznie kocham miętę. Zamiast gumy do rzucia z aspartamem i nie wiadomo z czym, można jej sobie używać. Szałwia dodatkowo też. Gdzieś tu jest szałwia chyba, czy już jej nie ma? Jest, ale bardzo mało, dopiero odbija, że nie będę jej jeszcze zrywał. Listki szałwii również są jadalne, ale z umiarem znowu je jemy. Nie przesadzamy. Tutaj jeszcze też poziomki są, nawet jedna zakwitła. Dobra, także myślę, że tyle na dziś. Jestem super mokry, jakby nie było, zalało mnie całkowicie. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was. O.